Zawodniczka zdaniem trenera wszystko było najlepsze w całym turnieju.
zwycięstwo. Były momenty w grze, w których pociągnęły zespół do zwycięstwa. Nasze liderki, myślę tu o Justynie, myślę tu o Marzenie, myślę tutaj o Kasi Arak. Ci gracze potrafili natchnąć zespół. Dzięki temu myślę, że potrafiliśmy wyjść z trudnych sytuacji. Ale turniejowe spotkania pokazały, że tak naprawdę trzon zespołu stanowi 6 zawodniczek. 6 zawodniczek, które w kluczowym spotkaniu z Wrocławiem wzięły na siebie ciężar gry. Dzięki temu zespół odniósł zwycięstwo tak naprawdę. No ja myślę, że to jest komfortowa sytuacja. Mamy 6 patrząc na zespoły, które były tutaj, to takich zawodniczek miały 2 lub 3, nie więcej. Także ja jestem bardzo zadowolony, że jest tu 6 zawodniczek. Zatem no, uważam, że te, które są pozostałe dziewczyny w drużynie, są także wartościowymi graczami i świetnie w trudnych momentach myślę, że będą mogły uzupełniać skład. Trener Maciej Kruszewski nadal myśli o medalu mistrzostw Polski? Tak, jest nasz cel pragniony. Pracujemy na to od wielu lat. Myślę, że w końcu spełnią się te marzenia i będziemy w finale i pokażemy, że Ostrołęka jest mocnym ośrodkiem koszykarskim. Gratuluję sukcesu i życzę powodzenia w turnieju kuchniowym. No, dziękuję bardzo.